W najnowszym odcinku serii Rolnicy Podlasie Andrzej Splutycz nie marnuje czasu i zabrał się za siew kukurydzy. Nie pracuje sam, towarzyszy mu Mateusz. W epizodzie dostępnym na kanale YouTube Gienek i Andrzej Plutycze widzimy, jak znany rolnik radzi sobie z załadunkiem ziarna i obsługą siewnika, choć lepiej wychodzi mu korzystanie z ładowarki. Ale jak mówi sam Andrzej, kukurydza sama się nie zasieje. Wspólnie z Mateuszem, znanym w mediach społecznościowych jako TikToker Agromati, mają za zadanie zasiać hektary pola. Andrzej, przygotowując się do pracy, ogłasza: to jest akcja siania kukurydzy. Współpraca to klucz do sukcesu. Mateusz przyjechał traktorem z nowoczesnym siewnikiem, ale najpierw trzeba było przesypać ziarno z ładowarki do siewnika. Andrzej miał trudności, mimo wskazówek Mateusza. Jak to wsypać? A co jeśli rozsypie? Syp sam, zaproponował Andrzej onopiuk Mateuszowi, który próbował pokazać, jak łatwo przenieść worki. Na szczęście tylko 5 ziaren spadło na ziemię, podsumował Andrzej. Czas więc ruszać na pole. Plutycze to wieś w Polsce, która zachowuje wiele z cech typowych dla polskiej wsi. Miejsce to jest pełne naturalnych krajobrazów i charakteryzuje się rolniczym trybem życia. W takich miejscach rolnictwo jest nie tylko podstawowym źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców, ale także częścią dziedzictwa kulturowego i tradycji. Mieszkańcy Plutycz mogą zajmować się hodowlą zwierząt, uprawą roślin i produkcją żywności na lokalne potrzeby. Prace polowe, hodowla zwierząt, a także inne czynności związane z rolnictwem odbywają się zgodnie z cyklami przyrody, co wpływa na codzienne życie społeczności. Plutycze, jak inne wiejskie tereny, borykają się z wyzwaniami takimi jak depopulacja, starzenie się społeczeństwa czy konieczność adaptacji do nowoczesnych technologii rolniczych. Mieszkańcy mogą inwestować w nowe technologie, takie jak fotowoltaika czy nowoczesne systemy nawadniania, aby poprawić efektywność i zrównoważony rozwój swoich gospodarstw. Oprócz rolnictwa, Plutycze mogą być miejscem, w którym kultywuje się lokalne tradycje, od świąt i festynów po tradycyjne metody uprawy i przetwórstwa żywności. To wszystko przyczynia się do unikalności tej wsi, czyniąc ją ważnym elementem regionalnego krajobrazu kulturowego i społecznego.